Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Gościem podcastu Coffee Spot z Polska jest Wiktor Borowski, współwłaściciel palarni Hype. Witaj. Cześć, witam was wszystkich. Fajna czapka. Dziękuję. Nie umawialiśmy się jakby co. Nie, ale z daleka myślałem, że masz taką samą i że zaliczymy fopa. Twoja jest bardziej kawowa. Tak jest, ale bardzo fajna, co? Dobry merczyk robią. To jest chyba jakiś taki nowy trend w tym podcaście, że wszyscy będziemy siedzieć w czapkach. Będziemy w czapkach, tak. Bardzo modne ostatnio są takie czapki, wszyscy chodzą. Jeszcze mniej się ciekawowym, rzeczywiście. I każda... sztruksowe też, nie? Takie sztruksowe, tak. Mm-hmm. I wiele palarni ma takie czapce w ogóle, swoje, takie czapki w swojej ofercie merczowej. Dobrze, więc ja zamawiam pomarańczową, sztruksową czapkę Hajba. Czekam na taki merczyk. Jedną czapkę swoją drogą widziałem w zeszłym roku na World of Coffee, jak byliśmy, gdzie byliśmy? W Atenach w zeszłym roku? Tak. Było w Atenach. I ktoś miał genialną czapkę. Kurczę, i rozmawialiśmy z tą osobą, muszę to sprawdzić później, ale naprawdę była wyjątkowa. No czapki są takie fajne dodatkiem, akcesorium, rzeczywiście. I wszyscy z kawki je noszą, więc tak. Dobrze się je rozdaje. Mm. Tak. No to jak już jesteśmy w temacie kawy, czy pamiętasz? Powoli. Powoli się rozkręca ta rozmowa. Na początek pytanie, które zawsze tutaj pada. Tak. Czy pamiętasz swoją pierwszą kawę? Wiesz, tak dokładnie nie pamiętam tej jedynej, pierwszej, ale mój wspólnik, a prywatnie tata. Podoba mi się, jak o nim mówisz, bo jak powiedziałeś wcześniej przed nagraniem rozmowy, powiedziałeś mój wspólnik, myślę sobie, ciekawe, który? On mówi Robert, a myślę sobie, ojciec. Często musimy stosować jakieś inne nazwy, bo przecież nie będę przez całą firmę krzyczał, tato, sorry, to się nie spina, więc jest albo wspólnik, albo Robert, albo tato, w zależności od sytuacji, zamiennie wszystko stosuję. No, w każdym razie mój tata pracował w firmie kawowej, takiej bardzo dużej, niemieckiej, która również prowadzi sprzedaż ciuchów i garnków. Jaka to firma? Czekaj. Która firma kawowa ma też sklepy na przykład? To jest merch niesamowity. Można brać przykład. A to jest jeden z większych e-commerce'ów w ogóle w Niemczech. No, oni naprawdę, naprawdę fajnie sobie radzą. No chyba wszeliwują się po prostu w jakiś określony target, tak? To wszystko jest w miarę dobrej cenie. Ale nie, dobrze funkcjonalne. Ale ta kawa. Tak, do kawy. Najpierw czapki, teraz rondle i garnki. Dobra, więc mój tata pracował w tej firmie. I więc zawsze mieliśmy kawę w domu. No nie była ta kawa speciality na pewno. Natomiast pamiętam, jedno zapadło mi w pamięć. Pamiętam, że ta firma próbowała wprowadzić na rynek taką innowację, czyli kawę w formie fluidu. Były takie jakby opakowania, że można było wycisnąć taki fluid kawowy i później zalewało się go wodą gorącą. Dla astronautów. To jest po prostu odparowana kawa prawdopodobnie produkt się nie udał, nie przyjął się dobrze w Polsce, z tego co wiem, to na świecie też. No ale próbowali. Natomiast pamiętam, że raz, żeby wywołać sobie w szkole wysokie ciśnienie, żeby zwolnić się z lekcji, jeden z moich kolegów właśnie dostał zwolnienie od pielęgniarki, dlatego że miał wysokie ciśnienie, więc ja postanowiłem, że może to jest dobry kierunek, żeby spróbować. Więc nalałem sobie tego, wycisnąłem ten fluid do butelki plastikowej, zalałem sobie gorącą wodą w domu. Wypiłem wszystko na hejna u łazience. No, strasznie, że się czułem, ale nie zwolnili mnie, słuchajcie. Ale szok. Poświęcenie się nie opłaciło. Nie udało się niestety, ale to jest takie moje pierwsze wspomnienie z kawą i no, jest bardzo nieoczywiste rzeczywiście. Zacząłem od fluidów, słuchajcie. A to jest w ogóle ciekawe, myślę, że część osób sobie nie zdaje sprawy, że kawa rozpuszczalna to jest po prostu zaparzona kawa i później odparowana z niej tak, woda. Tak. Mm-hmm. No więc to jest pewnie ten proces był troszkę tańszy. No, trzymało się to w miarę kupy. Być może, znaczy chociaż nie wiem, czy musimy wymyślać cały czas tą kawę jakoś na nowo. Rzeczywiście rozpuszczalka już jest fajnym produktem, rzeczywiście prostym, funkcjonalnym, więc rzeczywiście na tym trzeba poprzestać, tak jak należy. Swoją drogą, Aga, a jaka była twoja pierwsza kawa? Pamiętasz? No moją pierwszą kawą to było jakieś 3 w 1 na studiach. Ja też w ogóle bardzo późno zaczęłam pić kawę i to było właśnie gdzieś tam pewnie pierwszy, drugi rok studiów. Ale dobrze pamiętam swoją pierwszą kawkę specialty.
I pamiętam, że był to flacik zaparzony na Etiopii. Na krowie mleku czy na wsianę? Nie pamiętam. Możliwe, że to już jeszcze było krowie, bo jeszcze wtedy nie byłam, nie było też aż tak dużo tego mleka roślinnego. No nie, jeżeli było roślinne, to albo była soja, albo kokos. Więc podejrzewam, że to jednak była krowa. No w każdym razie ta kawa smakowała jak taka truskawkowa czekolada z dzieciństwa. I ja ją piłam i tak się zastanawiałam w ogóle, jakby jak to jest możliwe, o co chodzi i co tu jest dodane. I pewnie też dlatego, w związku z tym moim wspomnieniem, bardzo mocno mi zależało na tym, żeby, jak robiliśmy razem z Hajbem Espresso, coffee spotsowe, żeby to była właśnie Etiopka, ze względu na to moje miłe wspomnienie. No Aga, jestem z ciebie taki dumny. Aga zrobiła taki link w tym podcaście. Naprawdę, tak nam to płynnie wyszło naturalnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Myślałem, że będziemy się jeszcze jakieś pytania pomocnicze tutaj dorzucić, tak, tutaj przekierować. Słuchajcie, kto ogląda tę rozmowę na YouTubie, albo kto ogląda tę rozmowę na Spotify, bo tam też można oglądać teraz wideo, ten od początku rozmowy wie, że tutaj będzie temat kawy coffee spotsowej poruszony na 100%, bo ona stoi na naszym stole w studiu. W zasadzie są to dwie kawy, espresso i filtr. No bo wydając przewodnik kawowy, doszliśmy do wniosku z Agą, że musi być do niego kawa, obowiązkowo. No ale jak już stwierdziliśmy, że musi być kawa, a premiery dzieją się w puro, a my się wszyscy tutaj znamy, no bo się znamy. Tak. To, że musimy to zrobić. Wszystko się idealnie spina ze sobą. No i tutaj się to wszystko połączyło. Tak. No to skoro zepsułem ten ładny link, dodając ale to ja wrócę do background, to możesz. Tak, ja wrócę do linku, dlatego właśnie Etiopka jest na espresso w związku z moim pięknym wspomnieniem, a z kolei i oboje z Krzyśkiem bardzo lubimy dzikie kawy pod przelew, znaczy dzikie, takie anaerobowe, takie właśnie kiedyś jak byliśmy próbować tej kawy w Hajbie, to Krzysiu był jeszcze na Bali i był ją ze mną próbować. Ja tego nie mówię, nikt nie wiedział, gdzie byłem do tego momentu. Wypikamy to później w postprodukcji. W każdym razie, testował ją ze mną Alex Tęcza Alex, który sensorycznie jest dokładnie jakby Bogiem. Ja jestem... Sensoryczny Alex. Sensoryczny Alex. No i ja w zasadzie nie miałem co robić, gdybym do was przyszedł. Tak. Ja bym się przyszedł się pośmiać, tak byłem ostatnio u was. Pogadali, poplotkowali, zrobili sobie zdjęcia. Tak. Też trzeba czasem. No i Alex próbował tej kawki i mówi, to jest dokładnie ta kawka, która będzie smakować Krzyszkowi, bo twierdzi, że dokładnie zna twój smak i wie, że to jest I co ten. Smakuje? No pcha. Pcha, fajna jest. No. Fajna. Dobrze to wszystko wyszło. No ja też lubię bardzo w ogóle połączenie naturalnie obrabianej Etiopii espresso z tej kawy z mlekiem. Dla mnie mi się zawsze kojarzy z takim właśnie jogurtem, albo poziomkowym, albo truskawkowym. Różnie to wychodzi. Ale rzeczywiście taki flacik na Etiopii, w ogóle Etiopia, to jest takie ziarno, od którego większość ludzi w ogóle zaczyna swoją przygodę ze speciality, więc fajnie, że udało nam się znaleźć taką kawę, która będzie dobrze pasowała też do naszego przewodnika i fajnie, że jest z Etiopii. No i kawka jest bardzo, bardzo smaczna, rzeczywiście, ma takie fajne nuty typowe dla Etiopii. Dalej jest troszkę klasycznie, bo nie ma takiej wysokiej kwasowości, no ale jest ten etiopski twist, jakieś czerwone owoce, kwiatki i naprawdę bardzo wszystko się to super spina filiżance. Naprawdę bardzo fajnie, więc dobry wybór, słuchajcie. Dobra, no ale mamy tutaj dobry wybór dzięki dobrej palarni i o czym chcielibyśmy głównie w tym podcaście porozmawiać. A nie będziemy rozmawiać jeszcze o kawie pod przelewy? Myślałem, że to jest 45 minut o tych dwóch kawach i będziemy tak tylko o nich opowiadali o jednej, o drugiej, Nie wiem, czy wiecie, na TikToku teraz bardzo popularna jest sprzedaż produktów, że TikTok już nie jest tylko od tego, że tam przeglądasz rolki, ale też, że tam ludzie zaczęli sprzedawać produkty, to się dzieje, rozwija i to jest właśnie ten podcast. Słuchajcie, mamy jeszcze 36 minut. Opowiadajmy, no. Nie, ale faktycznie nawet nie powiedzieliśmy, co za kawka jest w przelewie, więc możemy powiedzieć, że jest to Salwador, co też jest dość nieoczywistym wyborem jak na przelew. Tak, zdecydowanie. No
pewnie Kolumbia byłaby takim pierwszym wyborem, bo rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio w Kolumbii, jest naprawdę wspaniałe, jeżeli chodzi o wybór ziaren, wybór obróbek i w ogóle jakość kawy uprawianej w Kolumbii jest bardzo wysoka. Natomiast Salwador rzeczywiście jest taki nieoczywisty. Może się kojarzyć się niektórym, którzy piją kawki speciality z takimi klimatami bardziej orzechowo-czekoladowymi, takimi bardziej klasycznymi. Natomiast tutaj mamy rzeczywiście fajną, tropikalną eksplozję owocową. Kawka jest taka, jak lubicie, właśnie mrówka beztlenowa, która sprawia, że dużo fanków w tej kawie i no i na pewno, wydaje mi się, posmakuje wszystkim. Tak, zdobają. I tutaj pozdrawiam bardzo Lenę z Hajba, bo podczas tastingu powiedziała, że to jest kawka, która pasuje do tej okładki i musimy jej koniecznie spróbować. Tak, ale w ogóle wspaniale się spina to opakowanie z przewodnikiem, powiem szczerze, kolorystycznie. No i w ogóle też, no oprócz zawartości, piękne opakowanie nam wyszło. No tak, naprawdę. Kto tylko słucha podcastu, go nie widzi, no możemy tylko powiedzieć, no musicie to zobaczyć. No musicie to zobaczyć. Musicie to zobaczyć. Tak. Trzeba to odpalić na YouTubie. Dobra, dobra, już ja kończę wątek reklamowy i chciałabym przejść do rozmowy o palarniach. Ale słuchaj, oczywiście kończymy wątek reklamowy, ale z drugiej strony, nie, no też chcę, bo to jest też taka trochę nasza polska mentalność, a ten podcast jest o wszystkim, nie tylko o kawie. O nas, o Polakach. Ale jest też trochę o nas. Kurde, no zrobiliśmy super przewodnik, zrobiliśmy do tego super kawę, też nie ma... Jest to też fajny moment, żeby o tym opowiedzieć i na też pewno trochę zdradzić widzom, słuchaczom background tej pracy, bo myślę, że wiele osób to interesuje, jak w ogóle wygląda praca nad takim projektem, tak? To nie jest tak, że my sobie dzwonimy do Wiktora, tam call Wiktor i mówimy siema, tutaj kawę szybko potrzeba. Dwie kawy i rzucaj cokolwiek tam masz, tylko to był proces, no, to wszystko trwało, były cuppingi, był wybór, samo opakowanie, ile to było pracy, ile to było maili, ile to było godzin pracy graficzki. Na przykład ta kropka tutaj. Tak, że to są wszystko decyzje. To nie jest przypadkowe, tak samo jak jest z przewodnikiem, nie? To nie jest przypadkowe, że tutaj akurat jest folia wybiórcza UV, a tu jest mat, a tu błysk. No tak to wygląda i... Ale to wystarczy... Fajnie, to jest trochę też moment, żeby to poświętować. Wystarczy spojrzeć naszą korespondencję wspólną między wami a palarnią. To jest po prostu chyba najdłuższa nitka mailowa, jaką mam na swojej skrzynce. Żeby się przekopać ten załącznika, jak ktoś odpisze, to trzeba po prostu spędzić 30 sekund na scrollowaniu w dół, więc rzeczywiście dużo było tej korespondencji, no bo to jest taki dość kompleksowy projekt, tak jak mówi Krzysztof, to nie jest tylko wydrukujmy książkę, zróbmy kawę, tylko no rzeczywiście no dni, miesięcy jeżdżenia po całej Polsce i później, żeby to jeszcze wszystko wyglądało i to już wspaniała robota graficzki Barakus, że naprawdę to jest super spójne i bardzo ładne, a później kawa to jest oddzielna historia, no począwszy od właśnie znalezienia odpowiedniego ziarna, od początku, od całej strategii, potem ziarno, potem wydruk opakowania i wszystko składa się w fajną, spójną całość. Musicie to zobaczyć. No i wisienką na tarcie była wspólna sesja zdjęciowa. To była już czysta przyjemność, że odwiedziliśmy też nową siedzibę Hajba. Piękna, no właśnie. Gratulacje. Jestem pod wrażeniem. Chyba jedna z większych takich, chyba jeżeli chodzi o siedzibę, to chyba największa palarnia speciality w Polsce. Wiesz co, no wiem, że La Cava jeszcze ma dużą też lokalizację. Harbinsi też są dość duzi? Oni tam dalej są, gdzie byli wcześniej? Tak. Tak, też. No, ale rzeczywiście jest duża przestrzeń, no po to, żeby te najbliższe 5 lat rzeczywiście móc się spokojnie rozwijać, jeszcze znając życie i całe tempo i to się dzieje naokoło, to za rok będziemy już narzekać, że mamy za mało miejsca. Już nawet na etapie całego planowania tej siedziby. Na początku, jak wszedłem na tą halę, to myślę sobie, kurde, no przecież my tu się w ogóle, to możemy boisko do nich hokeja zrobić. 400 metrów kwadratowych hali. Tak. I naprawdę będzie wielka przestrzeń. Na etapie planowania już się okazało, że nam czegoś brakuje, więc no na pewno finalnie będzie nam trochę tego miejsca brakować. Ale tak, dzięki, że wpadliście, dzięki za miłe słowa i też zapraszam wszystkich do odwiedzin. Na Targówku. Odczarowuję Targówkę. Ale są czasem okazje, żeby odwiedzić palarnię też. Ostatnio był taki tour kawowy, można było się wybrać do 3 miejsc. Tak. To się zdarza, jeżeli kogoś to interesuje, może sobie pogooglować. Albo akurat na Targówku na przykład, albo w innej dość... Przejeżdża akurat. Fajnie wszystko zobaczyć od środka, rzeczywiście to jest ciekawe. Tak. Ludzie zawsze są ciekawi, jak odpalamy piec i robimy jakąś prezentację, to jest tyle fajnych pytań, że to jest naprawdę ważne. Rzeczywiście mi się wydaje, żeby tych ludzi też zapraszać do palarni, żeby zobaczyli sobie, jak cały proces wygląda.
No, rynek palarni w ogóle wystrzelił w kosmos. Nawet w przewodniku piszemy o tym, że już 1/4 kawiarni pali swoją kawę. Czy to już jest ten moment, kiedy mogę przejść do rozmowy? Aga, to jest nasz wspólny podcast. Możemy przeciągać te linę. A to się już? Możemy przeciągać te linę. Ja będę ciągnął w opowiadaniu o tej kawie. Nie, żartuję. Oczywiście, tak. Tak, później się wszystko powycina. Ale właśnie to jest też tajemnica tego podcastu. My tu niczego nie wycinamy. No dobra. Taka magia. Się muszę gryźć więcej. Tak, Przemyśl jeszcze raz swoje wypowiedzi. Te najostrzejsze wypowiedzi pójdą na rolki później. Tak jest. Dobrze, czyli 1/4 kawiarni pali swoją kawę. Coraz więcej palarni w ogóle istnieje i przez to specialty się rozlewa poza kawiarni. Mhm. Pojawia się też po prostu w takich cool miejscach, czyli nowych śniadaniowniach, piekarniach i tak muzeach, dalej. Muzeach. Tak. Mhm. Dokładnie. I jak twoim zdaniem w ogóle ten rynek ewoluował w ostatnich latach i co się tam zmieniło i jak się odnajdujecie w tej nowej rzeczywistości? Wiecie, staramy się jak najlepiej odnajdywać, jakoś nam to wychodzi, chociaż rzeczywiście dynamika tego wzrostu jest niesamowita. Już 2 lata temu, bo przecież rozmawialiśmy przy jakichś tam innych okazjach, że kurę tych palarni tyle powstaje, że jest ta rewolucja, że uruchamia się oprócz takich dużych, no duże palarnie powstają też, większe, które są nastawione na większe wolumeny, ale ile malutkich, jakichś takich garażowych, gdzie ludzie kupują sobie mały piecyk i po prostu wypalają sobie dla rodziny, znajomych, potem przeradza się to w mały biznes. I od tamtej pory ta liczba się chyba potroiła w ogóle tych wszystkich palarni. I tak jak powiedziałaś, takim trendem nowym jest to, że kawiarnie już się na tyle rozwinęły, już mamy tyle dużo gości, często mają na przykład po 2-3 lokalizacje, na tyle się rozrosły, że już opłaca im się tak naprawdę kupić mały piecyk i palić na swoje własne potrzeby. To jest łatwy punkt wyjścia, nie? Że tak, masz po prostu już rynek zbytu dla swojej kawy i swoich klientów, którzy lubią tą twoją kawę, lubią to twoje miejsce, więc kupią twój produkt. Tak, znaczy biznesowo to jest jak najbardziej dobry ruch. Oczywiście my jako palarnia speciality chcielibyśmy dostarczać kawę do jak największej ilości kawiarni, ale patrząc obiektywnie, no to jest to fajny biznesowy ruch, no bo też zbliża trochę gościa do marki, można tą kawę oferować sobie, swoje etykiecie sobie mu wypalać, zawsze jest to troszkę bardziej atrakcyjne. No ale to w ogóle specyfika trochę rynku. Kawiarnie się rozwijają. To nie jest jak kiedyś, że było tych kawiarni oczywiście dużo, ale wszystkie zaczynały, troszkę starały się odnaleźć swoje miejsce na rynku. Teraz te kawiarnie są coraz większe, mają coraz więcej gości. No i też zmienia się w ogóle podejście do współpracy z palarniami na przykład. Bo kiedyś było tak, że jak powstawało jakieś miejsce, no to pierwsza rozmowa była o tym, jaki sprzęt mogą od palarni dostać tak naprawdę. Było takie przeświadczenie, że po co kupować swój własny sprzęt, jak można sobie pójść do palarni, pogadać z nimi, powiedzieć, że tyle będziemy sprzedawać tej kawy, no i nam z wielką chęcią dają ekspres. Oczywiście, że będą dawali ekspres, no bo to tak naprawdę się nam bardzo opłacało, no bo podpisywaliśmy umowę na kilka lat, ten ekspres się wiadomo spłacał w jakimś tam momencie, a później już była, już ekspres należał do nas i później po prostu kawa była sprzedawana przez następne lata i ta współpraca szła do przodu. Teraz każda kawiarnia pierwsze co robi, to myśli o tym, jaki ekspres sobie kupić, bo zrozumieli, że to jest po prostu serce kawiarni, to jest jak piec w piekarni i tak naprawdę oni muszą ten sprzęt fajny zainwestować i cenią sobie bardzo niezależność i teraz jest tak, że kupują właśnie ten ekspres i cały sprzęt dla siebie, no i po prostu zapraszają, no palarnie, chodźcie, kto złoży najlepszą ofertę, tak? Ja tutaj jestem niezależny i mogę sobie dowoli wybierać. No i to jest też fajne, rzeczywiście. To jest fajne, no bo wiadomo, znowu obiektywnie patrząc na temat, no to jest bardziej opłacalne i też chyba tak to powinno wszystko wyglądać właśnie. Żeby nie podejmować się współpracy w zależności od tego, jaki sprzęt można dostać od palarni, tylko która palarnia ma po prostu najlepszą ofertę jakościowo i cenowo, wiadomo. No i oczywiście jakieś inne rzeczy, które przychodzą wraz z taką współpracą. Cieszę się, Wiktor, że powiedziałeś to, że to dobrze, że kawiarnie same kupują sprzęt, bo myślałem, że tutaj będzie takie pole, gdzie będziemy, wiesz, wymieniać się opiniami na ten temat, bo ja się z tym zgadzam. No jeżeli naprawdę otwierasz kawiarnię speciality i ci na tym zależy, musisz mieć swój sprzęt. No to jest, możesz go wziąć w leasing, to nie jest już problem finansowy. To prawda, są instrumenty finansowe i na pewno można zrobić po prostu inaczej. Tak. I mieć tą niezależność, skupić się po prostu na jakości. Tak, ale to, co chciałbym, żeby wybrzmiało bardzo w tej rozmowie, to jak ważna jest ta relacja między palarnią a kawiarnią. To nie jest tak, że nie traktuj palarni jak wyjścia do hipermarketu, czy tam, nie wiem, do promocji, dokładnie. Dziś...
tak. Że dzisiaj sobie wezmę spółki to, a jutro sobie wezmę spółki tamto. To tak nie działa. To może się tak wydawać na początku, tak, że to jest fajny pomysł, ale nie, no jeżeli wchodzisz w tę branżę i nie masz dużego doświadczenia, to się często zdarza. Zresztą z tych 300 historii w przewodniku, które opisaliśmy, prawie 300, dużo historii odchodzę z korporacji i zaczynam swoje nowe życie, to jest jeden wątek. No u nas tak było. Tak. Znaczy to u nas kopalarnia, tak, a nie kawiarnia. Rzeczywiście. Tak. I to jest jeden wątek dość popularny. Drugi wątek, wracam z zagranicy, gdzie pracowałem gdzieś w gastro. Trzeci to jest, byłem baristą i chcę otworzyć coś swojego. No tak, ale to trzecie, to wydaje mi się, że jeżeli ktoś był baristą, to już to wszystko rozumie, bo się tego zdążył nauczyć. No jeżeli był menedżerem, to w ogóle. Ale jeżeli ktoś wchodzi do tej branży, to postawienie na dobrą relację z palarnią, to jest klucz do sukcesu tak naprawdę. A przynajmniej jeden z kluczy. Bo tyle, ile się możesz nauczyć od palarni, z którą współpracujesz. Tyle, ile razy ta palarnia ci uratuje skórę w różnych sytuacjach podbramkowych, bo nagle jest sobota po południu i w sumie nie zamówisz odpowiedniej ilości kawy i nie będziesz miał na niedzielę i dzięki temu, że masz numer do tego handlowca, czy w ogóle kogoś bezpośrednio z palarni, to on ci pomoże. Tyle, ile masz problemów ze sprzętem, w których może ci pomóc palarnia. Tak. Ten sprzęt naprawić, czy przynajmniej coś ci poradzić. Albo wstawić zastępczy. No, dokładnie. No to tylko i wyłącznie dzięki dobrej relacji, dobrej współpracy z palarnią, czego wydaje mi się, że część ludzi na początku nie rozumie, jak chodzi. No tak, jeżeli oglądacie nasz podcast, to słuchacie, to widzicie, że uśmiecha się po prostu pod nosem, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo ta współpraca między palarnią a kawiarnią i w ogóle no, restauracją, czy całą choreką jest po prostu niesamowita, bo to są przede wszystkim uczucia. To są takie relacje. Wiadomo, że no, ważna jest kawa, ważny jest biznes na samym początku, Ale później to naprawdę wiele zależy od relacji, bo ja można powiedzieć, że zatem zęby na tej chorece, no bo zaczynaliśmy od choreki i takie były nasze początki. Zresztą też współpracowaliśmy razem przecież w Storze. Bardzo miło wspominam, oczywiście. Wiecie, po prostu jest tak, że ja budowałem ten cały rynek tak naprawdę w oparciu o relacje. Ja jeździłem do tych klientów, taką cząstkę siebie troszkę sprzedawałem, cząstkę takiej intymności. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja opowiadałem mu o tym, jak żyję, jakieś moje życiowe historie, no ale rzeczywiście z każdą tą osobą trzeba było się troszkę zakolegować i tak to wyglądało. I rzeczywiście ten biznes jest oparty mocno na relacjach. Uśmiecham się też dlatego, że od jakiegoś czasu nie mam już tyle przestrzeni, żeby zajmować się wszystkimi klientami chorekowymi. Troszeczkę mam inne obowiązki i zatrudniliśmy już osoby, które się tym zajmują, opieką nad klientem. Nie jestem to ja. No i wielu klientów po prostu, ja myślałem, że dobra, będzie jakieś przejście, będzie wszystko okej, okay, każdy zrozumie to, że jesteśmy coraz więksi, jeśli możemy do każdego klienta tak indywidualnie podchodzić. No i po prostu jest jeden wielki lament, tak? Klienci dzwonią, dlaczego ja już nie dzwonię do nich, kiedy ja do nich przyjadę, że tu jakiś pracownik do mnie pisze, ja go w ogóle nie znam, o jakichś zmianach, co to w ogóle znaczy, czy to jest jakiś scam. Jest to piwko i kolacja? Gdzie jest to piwko i kolacja? I tak to po prostu funkcjonuje. Każda kawiarnia to jest inna historia, inny człowiek, który ma inne oczekiwania, inne potrzeby, oczekuje troszkę innej współpracy i naprawdę, żeby współpracować odpowiednio, żeby mieć dobrą relację i współpracować dobrze z kawiarniami, to trzeba rzeczywiście indywidualnie podchodzić i każdemu zapewniać troszkę tego kontaktu i dobrej relacji, no bo bez tego to się nie uda. No zupełnie inaczej jest, nie wiem, czy w biurach, czy w jakimś, no w ogóle nie mówię sobie o e-commerce, tak, gdzie to jest taka po prostu masa, którą się po prostu tak kontroluje. Nie rozmawia się z każdym klientem B2C, a kawiarnie to jest zupełnie inna para kaloszy i rzeczywiście to, co się mówi, że to jest oparte na relacjach, to jest prawda. To nie jest tylko slogan. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl www.coffeespots.pl. To jeszcze jedno, w tym wątku pociągnę tylko jedno pytanie, bo słuchają nas też osoby, które planują otwarcie kawiarni, ale słuchają nas też głównie ci, którzy po prostu są bywalcami kawiarni i to jest dla nich ciekawe. Też interesuje mnie twoje spojrzenie na to. Czy taki model, że współpracujesz z jedną palarnią na stałe, masz od niej kawę pod espresso, masz od niej kawę pod szybki przelew w ogóle kategoria, która kilka lat temu nie istniała, no tak. Dzisiaj.
W kawiarniach speciality. Wypiera powoli wszystkie manualne metody. Dokładnie. I czy taki model, że masz rzeczywiście espresso, szybki przelew, nie, może kilka filtrów od takiej swojej palarni, współpracujesz na stałe i do tego dorzucasz sobie, czy co miesiąc, czy co kilka tygodni, kawy z innych palarni, to jest taki najbardziej popularny i chyba najzdrowszy? Jak ty na to patrzysz? No wydaje mi się tak, bo można tym sposobem można zjeść jabłko i mieć jabłko troszkę, tak? Nie trzeba koniecznie się zamykać na jedną palarnię. Zdrowe, nie ciasto, tylko jabłko. Zdrowe. Przypadek powiedział. Może podświadomości gdzieś, wiesz? Z tego ciastka na jabłko, bo zbliża się sezon i jestem gotowy, słuchajcie. No ciekawe. Tak, to mamy to jabłuszko, możemy je mieć i je zjeść. Rzeczywiście nie musimy się zamykać. Nie musimy się zamykać na jedną palarnię, pomimo tego, że palarnie mają dość szeroki asortyment, przynajmniej tak się staramy ten asortyment utrzymywać dość szeroki, żeby każdy znalazł coś dla siebie, no bo jednak chcemy być tacy jako palarnie inkluzywni troszeczkę, żeby oczywiście, no wszystko jest jakościowe i możemy to tylko robić dlatego, że mamy dobrych roasterów, dobry sprzęt i dobre doświadczenie i jesteśmy w stanie to wszystko opanować, tak? Bo to nie jest tylko sztuka mieć naprawdę wszystkie kawy z całego świata, tylko żeby jeszcze zachować powtarzalność, żeby to wszystko smakowało dobrze. To jednak ten gość cały czas oczekuje jakichś tam zmian, tak? Są różne typy gości. Są niektórzy, jak już znajdą jakąś swoją idealną kawę, no to oni chcą ją pić cały czas, a później zadowoleni, że tydzień temu pili to, a teraz coś innego. No ale jednak większość ludzi przychodzi do kawiarni po jakiś tam experience kawowy i jednak wciąż wydaje mi się, że barista i osoba za barem to jest taka osoba, która właśnie kształtuje opinię i gusta wielu ludzi, którzy wchodzą do świata speciality. I to jest ważne, żeby rzeczywiście mieć jakieś tam różne palarnie i żeby też mieć możliwość współpracy z różnymi dostawcami, no bo dla baristów jest to ciekawe po prostu. To jest case też, tak mi się wydaje, w Coffee Desku na przykład, tak? Gdzie rzeczywiście łatwiej było pewnie w kawiarni Coffee Desk współpracować z jednymi, trzema palarniami. Albo mieć swoją markę, załóżmy. Ale wtedy ci bariści, młodzi, którzy przyszli, chcą się uczyć, doszkalać, próbować, mieć wpływ na tą ofertę, oni by się po prostu nudzili i odchodziliby, tak? Do jakiejś kawiarni, gdzie są większe możliwości rozwoju. No i to są znowu relacje też, jakby to jest kolejna tak, rzecz, tak, że tak. Jakby budując relacje z tym palarniami, można tak. sobie inaczej działać. To jest po prostu fajnie ciekawe, no bo też speciality jest o ludziach, można rozmawiać sobie z różnymi palarniami, z różnymi ludźmi, próbować sobie tych kaw, poszerzać swoje horyzonty, ale rzeczywiście ważne jest dla kawiarni, żeby mieć takiego jednego partnera, który dostarczył właśnie kawę pod espresso. No tak jak mówił Krzysiek, taki partner jest w stanie zrobić naprawdę dużo. Ja mogę to powiedzieć po sobie, że no, jak tylko coś się psuje, no to dla dobra tych relacji i po to, żeby po prostu pomóc, naprawdę jesteśmy w stanie stanąć na głowie, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. No i to jest po prostu zdrowe, tak? Mamy jakiś taki trzon, który stanowi jakiś jeden dostawca, z którym mamy super relacje. Ta kawa jest powtarzalna też, bo wydaje mi się, że jednak w espresso, takim, który używamy na co dzień, takie podstawowe espresso ważne jest to, żeby one było powtarzalne, no bo jednak osoby, które decydują się na kawę mleczną, no to wydaje mi się, że oni raczej chcieliby, żeby ten flacik zawsze był podobny. Oczywiście zawsze można, jeżeli mamy na tyle doświadczoną i wyedukowaną kadrę baristów, to można wstawić sobie drugi młynek i parzyć sobie różne kawy, tylko to też czasem jest śmieszna sytuacja, ktoś zakłada palarnię, to mówi, ja chcę mieć trzy młynki, no bo wiecie, trzy młynki tutaj przyjdą, ludzie będą chcieli spróbować, mieć tą ofertę, no a później okazuje się, że korzystają tylko z tego jednego młynka, tam te kawy po prostu wietrzają w tym młynku, bariści boją je zaparzyć, bo ona jest i ustawiona, albo coś takiego, no i to ja zawsze polecam, żeby na zacząć jednego młynka i potem ewentualnie iść więcej. Tak. No ale tak, już trochę odszedłem, ale tak, wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na współpracę. To jest też fajna analogia do tego, co teraz zyskuje bardzo dużą popularność w świecie kawiarni, nie tylko, czyli do pop-upów, że lubimy czuć się jak u siebie, ale lubimy jednak też nowości i to, że jest jakiś taki thrill, coś nowego, coś, czego nie znamy. I właśnie przychodzimy do tej swojej stałej kawiarni, wiemy, że ona ma fajną jakość, ale też na przykład będzie miała nowego szefa kuchni, który dzisiaj nam coś tam zrobi. I tak samo jest z tą kawką, że dzisiaj będziemy mieli nową palarnię na przykład, albo dzisiaj będziemy mieli jakąś nową kawkę od tej swojej palarni stałej i pokażemy wam coś nowego. Tak, no fajnie mi coś dodatkowego, ale by ktoś na przykład wszedł do swojej restauracji, zamówił swoje ulubione danie i one wyglądałyby podobnie, ale czuć w nim, że o, chyba się kucharz zmienił, coś tam się zmieniło, no to nie jest fajne, tak? Ale zawsze oczywiście można mieć jakąś część menu, która jest rotacyjna, sezonowa i zawsze mieć coś nowego, no bo kawa speciality jest też, no to jest
właśnie ciekawy świat. To odróżnia chyba właśnie tą kawę speciality od zwykłej, że tutaj mamy masę różnych krajów, masę różnych farm, obróbek, sposobów później wypalania tej kawy, więc to jest fajna przygoda i fajnie, że mamy kilka tych kaw w ofercie i ludzie mogą sobie poszukiwać tego, co im smakuje najbardziej, poznawać ten świat. Okay. A czego ludzie nie wiedzą o prowadzeniu palarni? Bo tak jak Krzysiek wspominał, i osoby, które otwierają kawiarnię i teraz palarnię, no bo wydaje się to takim właśnie ładnym biznesem, prostym i tak dalej, no to trochę romantyzują to i otwieranie kawiarni i palarni. Co warto wiedzieć przed otworzeniem palarni i prowadząc już taką dużą? Znaczy, że to jest na pewno ciężki biznes. Nie jest taki prosty, jak się wydaje. Wiecie, my nasze hasło w Hajbie to jest effortless speciality, ale to nie znaczy, że my jesteśmy effortless, że my po prostu wszystko nam wychodzi, jesteśmy po prostu bandą lekko duchów, która bawi się życiem i nic i po prostu wypala kawę i wszystko im wychodzi. To wy robicie ciężką robotę, żeby później effortless każdy mógł sobie zaparzyć w domu. To my robimy ciężką robotę, uczymy się, kształcimy, inwestujemy w siebie, żeby później właśnie osoby, które tą kawę zakupią, mogli tą kawą się cieszyć w miarę prosty sposób, tak? Nie wydając kupę kasy na sprzęty i zastanawiając się, jakaś tam obróbka ma wpływ na smak. Rzeczywiście, my chcemy robić ciężką robotę, żeby potem osoby mogły sobie z tego w miarę prosty sposób korzystać. No, wiecie, u nas, żeby tak stanąć na nogi naprawdę i żeby to wszystko już było takie... To w sumie już teraz przyjemne, naprawdę przyjemne, no bo już jesteśmy trochę na rynku, coś się udało osiągnąć. No a to jest tak naprawdę okupione jakąś dziesięcioletnią, może nie gehenną, to źle brzmi, nie ma co tak straszyć ludzi, ale rzeczywiście to jest typowa postawa w każdym biznesie, tak? To jest historia upadków, zlotów, wspólników, z którymi się nie udało, problemów finansowych, jakościowych. To nie jest tak, że ktoś nas, wiecie, my otwieraliśmy tą palarnię w 2011 roku, mieliśmy pierwszy biznes, więc to jest już 13 lat tak naprawdę, kiedy my to robimy. Może niektórzy myślą, że to jest od kilku lat, a to już od 13, tak naprawdę siedzimy w tej kawie i się uczymy. No marka się zmieniła po drodze. No marka się zmieniła, wiadomo, tak. Ale ludzie są dalej ci sami, trzon przynajmniej te dwie osoby. To nie jest tak, że my połknęliśmy jakąś pigułkę albo przeczytaliśmy 100 książek i wszystko wiedzieliśmy od początku, tylko my się uczyliśmy. Uczyliśmy się na błędach. Ten rynek tak naprawdę razem z nami się tworzył. My też mieliśmy taki przywilej z racji tego, że zaczęliśmy wcześniej ten rynek trochę współtworzyć. No i ten razem się uczyliśmy z konsumentami, z całym rynkiem. No i to nie jest po prostu takie proste. Nie polega na tym, że kupuje się piec, kupuje się jakąś tam kawę, potem wypala, pakuje, idzie sprzedaje, no tylko to jest, że naprawdę osiągnąć jakąś skalę i fajną, dobry, stabilny biznes, to jest bardzo, bardzo dużo roboty i nawet ludzie nie są w stanie sobie wyobrazić, jakie problemy mogą tak naprawdę po drodze wystąpić. No to jest tak samo jak z zakładaniem, taka analogia dobra do kawiarni albo restauracji, no. Ludzie, to jest bardzo fajne, właśnie takie romantyczne, żeby mieć swoje miejsce, gdzie można się spotkać, co serwować ludziom, a później okazuje się, że to jest po prostu tak ciężkie, że ludzie od tego odchodzą, zamykają się i uciekają od tego. No, Anthony Bourdain, świętej pamięci, mówił, że on zastanawiał się, co sprawia, że ludzie te restauracje otwierają. To jest najtrudniejszy biznes tak naprawdę, jaki można sobie wyobrazić. Wszyscy myślą, że to jest takie proste, a później z tego same problemy. No coś w tym jest, słuchajcie, że to ciągnie. Natomiast na pewno trzeba trochę cierpliwości, trochę umiejętności, trochę szczęścia, ciężkiej pracy. No i jest jakaś tam szansa, że się uda. Powiedziałeś, Wiktor, że nie chcesz zniechęcać ludzi do otwierania palarni? Zniechęcaj. Zniechęcaj. Tak, już powstało tyle palarni, był taki wysyp w ciągu ostatnich lat. Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że kupienie pieca jest oczywiście najprostszą, bo potrzebujesz na to pieniędzy. No pieniądze zawsze można wydać i to jest najłatwiejsze. Dokładnie, ale zastanówcie się, jeżeli o tym ktoś ze słuchaczek myśli, zastanówcie się, jak później tę kawę sprzedać. Masz rynek kawiarni, jest ich mnóstwo. Nie tylko kawiarni speciality, tak? Jeżeli policzysz wszystkie kawiarnie w kraju, ich będą tysiące, nawet więcej. Tylko teraz tak, te kawiarnie już skądś biorą kawę. I jak ty chcesz wejść na ten rynek i czym twoja kawa, czym twój produkt, czym twój marketing będzie lepszy od tego, co już jest na rynku? No, zdecydowanie. No kiedyś jeszcze było... No...
paradoksalnie prościej. No wiadomo, może nie było konsumentów, nie było rynku i to stanowiło trudność wielką, no ale nie było takiego nasycenia i każdy mógł założyć coś i jeżeli jest konsekwentny i ma dobry pomysł na to, no to z czasem mógł osiągnąć jakiś sukces. A teraz wbicie się na rynek to jest bardzo trudna rzecz i ostatnio już prowadziłem rozmowę z takim dużym e-commerce'em kawowym, jednym z, no i oni mi mówili, że oni dostają tyle próbek teraz od różnych palarni, że oni tego nie są w stanie w ogóle przepić. I tak naprawdę jeżeli dostają jakąś paczkę kawy i mówią sobie, kurde, gdzieś to już widziałem i to wiele razy, to oni w ogóle tego nie próbują. I naprawdę teraz bardzo jest ciężko, żeby się wbić dobrze na rynek. No może też jak Mateusz, może Derker z Triggera wygrać mistrzostwa roasting. Dwa, w jednym dniu. No i wtedy jest trochę prościej, tak? No ale wiecie, no to na pewno nie robi się od razu i chwila. No więc myślę, że jest jeszcze jakaś przestrzeń może na jakieś fajne koncepty, ale musi być naprawdę wyjątkowe, świeże i fajne. To może też powiedzmy jest przesyt. Może też powiedzmy właśnie o tym, że nie trzeba kupować pieca i otwierać palarni, żeby mieć swoją kawę, że jednak jest dużo sposobów na to, tak. Jakichś kontraktowych wynajmów i wiecie, tak dalej. Wiecie, no przypadkowo tak się składa, że w przewodniku Kofi z Polski jest akurat artykuł, którego znam, bo go napisałem. O, na pewno fajne. O, na pewno świetnie. Nie czytałeś go jeszcze, Wiktor? No, tego dnia masz przewodnik, go nie przeczytałeś? Nie, słuchajcie, przybijam się. Nie, naprawdę. Odwołujemy tę rozmowę. Tak to przemontuję, że źle wypadniesz. Nie, ale zupełnie szczerze, jest to artykuł o tym, jak palarnie mogą ten temat otwierania własnej palarni rozegrać na kilka różnych sposobów. Mm-hmm. I to, co powiedziała Aga, nie musisz kupować swojego sprzętu. Mm-hmm. No tak, to jest chyba, tak, to jest no chyba najlepsza rada, jaką można komuś dać na początku. Mm-hmm. Bo lepiej pomyśl, skup się na tym produkcie, skup się na tym marketingu, mm-hmm. skup się na tym, czym ta twoja kawa się będzie wyróżniała. Tak. Czy skupisz się na konkretnych obróbkach, czy chcesz mieć bardziej funky kawy, czy chcesz się skupić na kwestiach sustainability, czy chcesz się skupić na farmerach, czy chcesz się skupić na jakimś regionie geograficznym, bo takich palarni jest jeszcze mało w Polsce. No ale wymyśl to najpierw, przetestuj to, nie inwestując ogromnych pieniędzy i pomyśl o tym, że skoro hype do tego momentu, że ma swoją piękną nową siedzibę i 400-metrową produkcję, szedł 12-13 lat, to tobie też to zajmie trochę czasu. To nie jest tak, że tu pstrykniesz palcami i za rok już będziesz pływał w pieniądzach, a 3 miesiące w roku spędzał na plantacjach, wybierając ziarna do direct trade'u, bo ty do tego direct trade'u w ciągu roku na pewno nie dojdziesz. No, nawet w ciągu 5 muszę cię zmartwić. No, zdecydowanie. Direct trade to w ogóle jest takie, no... Kiedyś się o tym bardzo dużo mówiło, nikt tego nie robił, tak? A wszyscy mówili, że coś tam robią. Teraz dopiero mam wrażenie, że palarnie tyle urosły, tak jak my, że w końcu jesteśmy w stanie robić jakieś naprawdę fajne projekty dyrektowe i w końcu jest to realne, tak? Ale dlatego potrzeba było czasu i dlatego potrzeba było stworzyć naprawdę dużą organizację, która zatrudnia już ponad 30 osób. No ale też to jest właśnie fajne, że wiecie, dużo konsumentów kupowałoby najchętniej kawy od tych małych palarni, tak? Bo to jest takie fajne, są mali, oni się skupiają, tak? Ale też trzeba spojrzeć na to, że duże palarnie też są potrzebne i też mają swoją misję, której małe palarnie nigdy nie spełnią tak naprawdę. To jest na przykład właśnie direct trade, to jest bezpośrednie wsparcie farmerów na miejscu, wpłynięcie jakoś na to, co się dzieje na tej farmie, czy jakieś duże projekty CSR-owe, charytatywne. No wiecie, no mała palarnia ma swoje specyfikę i może swoje dać, a duże też są bardzo ważne, więc proszę, nie demonizujmy tak dużych palarni, tak, bo też są ważne. A wracając do tego, co powiedziałeś... Ale Wiktor, odpowiedziałeś na argument, który tutaj nie padł w ogóle. Jakieś tam zawsze moje myśli gdzieś czasem odchodzą, za to mam nadzieję, że myślę po prostu, że jest miejsce na rynku i dla tych, i dla tych. I też nie myślę, że to jest zły kierunek. Oni są duzi, to już bierzmy tych małych, tak? Duzi mogą rozszerzać świadomość, budować mogą rynek przede wszystkim, mogą sprowadzać, mają takie możliwości i takie budżety, gdzie oni mogą naprawdę ten rynek powiększać. Dokładnie. I też działać z wielkim powodzeniem na rzecz mniejszej palarni. Tak jest. I dzięki tym dużym i temu, że oni wejdą do kolejnych nowych miejsc, te małe potem będą miały już przetarte szlaki. Tak. No my ściągamy tych ludzi do tego lejka, a wiadomo, oni trafiają na razie na początku na nas, albo na jakieś większe palarnie, a potem dużo ludzi idzie głębiej. I kupują komandanta, dokładnie. A wracając do swojego pytania, to rzeczywiście, my jak zaczynaliśmy swoją
działalność. To było Agi pytanie. Agi pytanie, proszę. Ja je sprytnie przejąłem w międzyczasie. A widzisz, od ostatniej prostej przejąłeś i już wiadomo, co ty zadajesz pytanie. No, przepraszam. Wasze pytanie, moi drodzy, może tak podejdźmy do tego dyplomatycznie. To my się zastanawialiśmy właśnie, bo jako mała palarnia, to szukaliśmy wszelkiego sposobu na to, żeby zwiększyć sobie wolumen i żeby to wszystko pracowało, to oczywiście poszukiwaliśmy takich klientów usługowych tak zwanych. W ogóle swoją drogą wielu graczy zaczęło od tego, tak, że my wypaliśmy na nich kawę, a potem oni otworzyli swój biznes i to jest absolutnie normalne. Mhm. I my tak się zastanawialiśmy właśnie, kurde, po co nam była ta produkcja? Po co ci ludzie wszyscy, ta księgowość, ta administracja, te wszystkie problemy, jak my musimy pójść naprawdę do jakiegoś gracza z jakimś fajnym pomysłem, no i oni po prostu wypalają kawę, pakują tą kawę, a jak coś jeszcze nie pasuje, to można do nich pójść i powiedzieć, kurde, ta kawa nie smakuje, wymieńcie mi towar. Nie? No po prostu nic, tylko robić biznes. No i rzeczywiście jest teraz tak, że nie dość, że są miejsca, które chętnie wypalą taką kawę dla kogoś, ktoś przychodzi z fajnym swoim pomysłem, to wiele palarni ma na tyle duże moce produkcyjne już, że mają przestrzeń na to, żeby wypalać dla kogoś innego. I to jest fajny kierunek. Na pewno, jeżeli ktoś zastanawiałby się nad stworzeniem swojej własnej marki kawowej, to tak, nie musi otwierać razu palarni i w tym to wszystko brnąć, tylko może po prostu pójść do kogoś z konceptem i to kogoś zrobić. Albo może skorzystać z takiego hubu, które teraz powstają, gdzie jest jakiś piec, który można sobie po prostu wynająć i albo zamówić usługę palenia przez kogoś innego, albo samemu sobie palić. Tak naprawdę teraz można nie mieć palarni, ale mieć palarnię. Tak, i to jest bardzo fajnie. Nie mieć jabłka i mieć jabłko. Tak, dokładnie. Mieć jabłko i zjeść jabłko. Tak jest. I tylko chyba takie jedno zastrzeżenie powinniśmy tu zrobić, że to się nie opiera wszystko tylko i wyłącznie na marketingu, ale tak rozumianym marketingu, że o, reklama dźwignią handlu, wrzucę reklamę i to się sprzeda. Tylko przy tym wszystkim to jest po prostu duże ułatwienie, że ktoś ci to wypala, albo ty korzystasz z czyjegoś pieca, który jest udostępniany, ale że jednak najważniejszy w tym jest pomysł. Jest 2024 rok, palarni jest mnóstwo. Ja się nie podejmę, myślę, że Aga też się nie podejmie do oszacowania liczby palarni speciality w Polsce. No nie da się. Nie da się, ale ich jest naprawdę zatrzęsienie. Tak. Myślę, że gdybyśmy zaczęli tego szukać na Instagramie i nagle zaczęłyby ci się pojawiać reklamy tych palarni, to wtedy byś odkrył, że to po prostu jest nora i tam możesz wpadać. Tak, a jeszcze tak, dokładnie. Ten i to w ogóle tutaj, się okazuje, tak, że ty w tych małych miejscowościach jeszcze, a że w dużych miastach, no po prostu jest ich mnóstwo. Naprawdę nie da się dzisiaj już otworzyć palarni. Chyba, że jest przykład właśnie Triggerów, którzy otworzyli palarnię całkiem niedawno. No i kurde, oni się wstrzeli ze wszystkim. I z designem, i z ich osobistą historią, no i z ich umiejętnościami potwierdzonymi na mistrzostwach. Tak. Bingo. No to są inne, jest też właśnie Kamil z Ranty Roaster, tak? To są takie, można na nich spojrzeć. No to Kamil na przykład jest super specjalistą, robi to wszystko samemu, reklamuje to swoją twarzą. I to też jest sposób na jakiś tam biznes, tak? I też nie trzeba mieć... Tutaj są te misie Patrysia z Triggera na zdjęciu, tak. Nawet w przewodniku, można sobie teraz zobaczyć. No, super. Tak. No więc wciąż można, ale rzeczywiście znaleźć sobie na to jakiś swój sposób, tak? Też fajnie, że za te palarnie już też nie zabierają się totalni amatorzy czasem, tylko zobaczcie, ten rynek już się rozwija od tylu lat i są ludzie, którzy zaczęli na przykład no, już dobre kilka lat temu, no i oni teraz już mają potężną wiedzę o kawie, byli baristami, nie z jednego pieca pili, wiecie co chodzi. I też ci ludzie zakładają już palarnie z takim pomysłem, takim doświadczeniem już na rynku. Może nie od strony tego producenta, tylko bardziej odbiorcy, no ale taka wiedza to jest już unikalna, tak? I coraz więcej tych kawowych specjalistów jest w Polsce, no i też fajnie, że takie miejsca powstają, tak? Oparte o wiedzę, jakieś doświadczenie. No i super, że w ogóle ten cały rynek tak mocno dojrzewa, no bo żeby to wszystko się udało, to potrzebny jest i producent, i miejsce, które tą kawę zaparzy, i osoba, która tą kawę wypije. Kupi. Jeżeli to wszystko się kupi, albo zapłaci, albo tak. Jeżeli to wszystko się rozwija równolegle w fajnym tempie, no to rynek się rozwija i oby tak dalej. Dobra, to tak zbliżając się do końca, bo ten nasz podcast też jest bardzo mocno o przyszłości i o trendach. Mhm. Czy chciałbyś może coś powiedzieć o tym, co myślisz, że będzie się działo na tym rynku palarnianym?
Wiesz co jest... Ja teraz powinienem powiedzieć w ciągu najbliższych 5 lat i wtedy mówisz, świetne pytanie, Krzysztof. Krzysztof, dobrze, że pytasz. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Tak. Nie, pytanie jest. Wiecie, co, tych zobaczymy, trendów... czy dostaniesz tą robotę. Ja ostatnio też właśnie miałem jakąś rozmowę o trendach, słuchajcie, w kawie i tego, rzeczywiście bardzo dużo tego wypisałem i są i trendy kawowe, takie jakościowe, i trendy sprzętowe, i trendy jakieś lifestyle'owe. No dużo, dużo tego bardzo, bardzo jest. Robusta. Robusta, myślę, że tak. No wiesz, no... Jak się nazywa ta odmiana na L? Liberica, tak, tak. No są, wiecie, są jakieś cały czas nowe kierunki, ten rynek jakieś, cały czas łapie jakieś nowe rzeczy. Na pewno fajnie będzie się rozwijała kategoria dekafu, według mnie, bo to jest, tak. Zresztą Aga jest ja fanką. Jestem największą polską ambasadorką dekafu. No wspólnie przy tym przewodniku, to tak. Tak, no jeżeli chodzi z perspektywy palarni, no to jeżeli chodzi o produkty, no to na pewno dekaf będzie fajnym produktem. Na pewno wydaje mi się, że z racji tego, że stworzył się popyt, czyli coraz większa ilość home baristów, którzy mają już ekspres do kawy, którzy zainwestowali trochę więcej pieniędzy, przeszli od tego dripa, komandante, już później jakiegoś zarąbistego błonka pod filtr. Oni przeszli ten etap i oni już są gotowi na to, żeby wydać te grube pieniądze na cały sprzęt do espresso. No i ten klient espresso też się zmienia. Wydaje mi się, że z takiego klasycznego klienta, który właśnie oceni sobie stałość, powtarzalność i takie klasyczne smaki, jakby wyłania się taka grupa, która będzie już trochę więcej od tego oczekiwała i będzie coraz bardziej espresso, mam wrażenie, szło w stronę filtra, czyli będzie ta rotacja, będzie więcej singli, taka będzie troszkę droższa i rzeczywiście to mi się wydaje, że też palarnie będą robiły. Na pewno będzie się rozwijała dalej kategoria budżetowych kaw pod filtr, bo no, to jest, to się przelewa, czy jakiś Juicy Brew, czy Coffee Plant też ma swoją kawę i to się bardzo szybko rozwija, to widać po sprzedaży, też u nas, że to absolutnie nie ma zamiaru się zatrzymać, że to jest produkt, który trafia dobrze w rynek. Może jakieś alternatywne produkty kawowe typu, no może nie fluid, tak jak mówiłem wcześniej, moje zaczęliśmy od tego, ale czy jakieś drip bagi, czy może kawa instant. Znaczy z kawą instant to jest tak, że ja to tak trochę wierzę, ale nie wiem, moje wyobrażenia mogą być zupełnie dalekie od rzeczywistości. Zobaczymy, jak to będzie postępowało, ale na pewno... Fritz Coffee robi chyba instant. Barn robi instant. Mm-hmm. No to jest tak, no też przy puszki kawowe, tak, to wciąż się troszeczkę... To wszyscy już mówią, no, że cold brew i puszki to jest przyszłość. Nie? To jest taki, przyszłość podobno, tak. Przyszłość, rośnie cały czas. A w Polsce tak wiesz, w Stanach może to już jest mocno. No ale to wiesz, tak jak o roku mobile się mówiło, nie? Że kiedy będzie ten rok mobile, on nigdy nie nadchodził i nagle wszyscy zaczęli korzystać z mobile'u. No, być może tak. No, cały czas, może jeszcze nie osiągnęło to takiej skali, żeby tak szybko się rozwijać, ale jest to jakaś tam przyszłość. No jeżeli słucha nas jakiś handlowiec z Żabki, no niech, że kupią jakąś porządne kolbry w puszkach. No błagam, no już przestańcie sprzedawać ten szajs z zachodu. No. Ale dokładnie, w ogóle napoje dokładnie. Kawowe RTD, w sensie te ready to drink, to też podobno jest bardzo mocno rosnąca kategoria, żeby tam to już był albo jakiś tonik, albo jakieś kawka z czymś, po prostu, żeby to było takie gotowe do wypicia. Kochani, tak, no widzę, że wam się świetnie rozmawia, może to przez te czapeczki, ale ja tu jestem złym policjantem, musimy kończyć tę rozmowę, bardzo mi przykro. Słuchaj, Wiktor, w drugim sezonie słyszałem, że Hajb jest zainteresowany żeby sponsorować ten podcast, więc o tym porozmawiamy później, już poza anteną. Tak. Nie, ale naprawdę musimy kończyć, więc bardzo ci dziękujemy. Mm-hmm. Bardzo dziękujemy za tę przemiłą współpracę, za super kawki. Dzięki Krzysiu, że dopuściłeś mnie w końcu podcastu do głosu. No. Chyba więcej pytań zadałam niż ty. Pilnowałem się i przyszedłem z takim nastawieniem, żeby to trochę wyrównać. Będziemy to poprawiać w kolejnych odcinkach. Więc Wiktor Borowski, współwłaściciel palarni Hype, razem z tatą Robertem. Robert wyluzowany na maksa. Nie widziałem Roberta przez kilka lat, jak go zobaczyłem ostatnio, wow. No, jakby był na wakacjach cały czas. Służy, gdzie? Tam ciężko pracuje, ale widać ten chill. Tak. Fajnie. Jest. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo i smacznie kawusi wam życzę wszystkim. Dzięki. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie.
Nagranie i produkcja Studio Plac.